Witam wszystkich, z tej strony Sąsiad. Chciałbym Was zaprosić na prezentację modyfikacji Xspecial Tools do Minecrafta wersji 1.5.1. Xspecial Tools jest to modyfikacja, która dodaje nam do gry nowe narzędzia i zbroje, które są mocniejsze niż diamentowe i pozwalają na użycie 4000 razy, czyli jest to bardzo, bardzo duża liczba użyć. Będą to na pewno jedne z Waszych najlepszych narzędzi i diamentowe będą się przy nich kryć, aczkolwiek wcale nie tak łatwo je zdobyć. Zacznijmy może od Tekida Azul. Jest to skóra, którą kraftujemy w ten sposób, czyli 4 skóry i niebieska wełna. Jeżeli to skraftujemy, to dostaniemy 4 te skóry. Kolejną rzeczą jest Gravetorial, czyli taki patyk, który kraftujemy w ten właśnie sposób. Naokoło tej taki do azul stawiamy patyki i otrzymujemy 4 takie Gravetorial. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to przepalić w piecyku żelazo. Tutaj stawiamy żelazo, tutaj oczywiście węgiel lub cokolwiek, co może przepalać. I robi się nam takie ferro incandescente. Teraz to ferro incandescente ustawiamy na około diamentu i wychodzi nam ferro reforcado. Przepraszam, ale mam lekkie problemy z przeczytaniem tego. No i teraz ustawiając sobie tekida azul i ferro reforcado, tworzymy sobie właśnie zbroję w taki sam właściwie sposób jak zwykłe, tylko trochę podmieniamy składniki, receptury. Teraz tutaj Wam pokażę również crafting narzędzi. Tutaj mamy motykę, miecz, siekierę, łopatę i oczywiście kilof. Myślę, że ta modyfikacja jest dosyć ciekawa. Na pewno oferuje Wam potężne narzędzia, dzięki którym znacznie przyspieszycie Waszą rozgrywkę w Minecrafcie. No i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dzięki bardzo za obejrzenie i na razie.